3:27. Ruszamy w przygodę. Piąta 02, 83 km. Zjechałem na stację, ponieważ coś jest nie tak z gaźnikiem. Zaczął dość mocno szarpać i niby jedzie, niby jest moc, ale ta jazda jest bardzo nieprzyjemna. Moje podejrzenie to zapchany filtr paliwa. Mam nadzieję, że to jest to, wymienię go i będę mógł jechać dalej. Piąta 40, 111 km. Na stacji sprawdziłem, że filtr jednak nie jest jakiś brudny, zapchany. Dlatego po krótkim postoju ruszyłem dalej. Przejechałem te kilka kilometrów i w zasadzie samochód dobrze chodzi. Te takie jakby drgania, one zauważyłem, że są przy trochę wyższych prędkościach na poziomie 80-90 km, dlatego w zasadzie nie potrzebuję jechać tak szybko, więc myślę, że będzie w porządku. Zapytacie, gdzie jadę, bo tego jeszcze nie zdradziłem. Jadę do Gdańska. W końcu mamy czerwiec, prawie już wakacje, świetna pogoda, trzeba jechać nad morze. Siódma 25, 202 km za nami. W zasadzie samochód jedzie bez zmian. No jest to szarpanie, czasem jakieś takie wrażenie spadku mocy, ale generalnie jest spoko. Niestety zaczął padać deszcz i zrobiło się trochę mniej przyjemnie, ale generalnie myślę, że to jest nadal fajna przygoda. Pytanie za 100 punktów. Ile pali taki samochód? Ja o tym nie wiem. Teraz zajechałem na stację. Zatankujemy do pełna i zobaczymy. Na 54, 220 km za mną. Ja już wiem, ile pali ten samochód. Wy też za chwilę się dowiecie. Woli przypomnienia, to jest Mercedes W115 z 1975 roku z silnikiem 230x4, czyli 2,3 litra, 110 koni, z gaźnikiem Stromberga 175 CD. I otóż, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, ten samochód pali jedyne 8,8 litra benzyny na 100 km. Moim zdaniem jest to świetny wynik, zwłaszcza na silnik z gaźnikiem, porównywalny w zasadzie z samochodami współczesnymi, gdzie też niestety te samochody nie palą tak mało. Ma 39, 258 km za nami. Tak sobie myślałem jeszcze na temat tego spalania i uzmysłowiłem sobie, że w tym samochodzie przecież jest automatyczna skrzynia biegów. W tamtych czasach, lata nie wiem, 70, 80 czy nawet jeszcze 90, automatyczne skrzynie biegów powodowały, że spalanie było ciut większe. Pół litra, może litr. Dlatego uważam, że to spalanie jest naprawdę rewelacyjne i godne współczesnych samochodów. Dziewiąta 39, 315 km za nami. Do celu już zostało niecałe 300, także mamy już przekroczony magiczny punkt połowy trasy. Tak sobie myślę, że warto byłoby też powiedzieć trochę o tym samochodzie, o tym, co się z nim działo, zanim dzisiaj wyruszył na trasę. Otóż samochód w 1999 roku został wyrejestrowany w Niemczech tymczasowo i już nigdy tam nie wrócił na drogi. W 2021 roku samochód został sprowadzony do Polski przez znajomych, od których go nabyłem.
Początkowo chciałem go zarejestrować, tak żeby mieć pewność, że wsadzone pieniądze, jak i praca będą owocowały fantastyczną jazdą. Niestety okazało się to dość żmudne i czasochłonne przede wszystkim, także dopiero w lutym 2022 roku byłem w stanie samochód zacząć remontować. Plan był prosty, remontuję go sam, ile potrwa, tyle potrwa. Dodam, że nie jestem mechanikiem, nie znam się na tym, ale uznałem, że samochód jest w swojej konstrukcji na tyle prosty, że pewnie z jakąś małą pomocą mechanika byłbym w stanie to zrobić. W marcu okazało się, że nie mam niestety tyle czasu, ile bym chciał i w zasadzie samochód musi zostać zarejestrowany do końca maja. Dlatego samochód wrócił ponownie do mechanika, gdzie został uruchomiony silnik. W zasadzie zostały wymienione tylko przewody zapłonowe, cewka, kopułka z palcem oraz świece. Jeśli chodzi o gaźnik, to został on przeczyszczony i tutaj od razu dostałem informację, że no działa jak działa. Należy udać się do kogoś, kto zna się na gaźnikach i potrafi go wyregulować. Dodatkowo zostały zrobione hamulce, wymienione przewody hamulcowe. W tym stanie samochód przeszedł bez problemu przegląd i udał się w pierwszą 100-kilometrową trasę. Tak jak wspominał mechanik, gaźnik niestety nie domagał, samochód przerywał, drgało nim, no jazda nie była zbyt przyjemna. Na szczęście okazało się, że niedaleko jest spec, który potrafi zregenerować gaźnik i tak też się stało. Gaźnik został zregenerowany, wyregulowany. Przy okazji okazało się, że niestety, ale w baku jest rdza i bak nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. Po krótkich poszukiwaniach na grupie facebookowej udało się znaleźć inny bak w całkiem fajnym stanie i został on wymieniony. Tak wygląda historia napraw tego samochodu tutaj w Polsce. Czy to jest rozsądne jechać takim samochodem na trasę 600 km? Mam wątpliwości, ale póki co wydaje się, że da radę. Dziesiąta 11, 336 km za mną. Trochę kiepsko zaczął chodzić ten gaźnik, silnik też. Do tego zdecydowałem się stanąć i wymienić filtr paliwa. Na razie na postoju chwilę pochodził. Wydaje się, że będzie dobrze. Na 13, 387 km za mną, jakieś 220 przede mną. No i muszę przyznać, że jednak fachowców należy słuchać. Wymieniłem filtr, tak jak mówiłem wcześniej, i samochód zaczął jeździć genialnie. Maksymalna wrażliwość na gaz, delikatne uśnięcie, on fajnie sobie przyspiesza, zero jakiegokolwiek rzucania czy problemami z obrotami. Na postoju fajnie sobie chodzi, tak jak wcześniej był trochę problem na czerwonych światłach, że jednak trzeba było mu tam trochę dodać gazu, bo miałem wrażenie, że zgaśnie. Zresztą zdarzyło się, że zgasł. Tak teraz wszystko chodzi idealnie. Mam nadzieję, że już nie będzie trzeba wymieniać kolejnego filtra, bo szczerze powiedziawszy, nie chce mi się, zwłaszcza, że pada deszcz, ale jeśli powtórzą się problemy, to zrobię to w miarę szybko, żeby zwyczajnie komfortowo nadal jechać. Dwunasta
37, 459 km przejechane, do celu około 150 km. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w ogóle jadę tym samochodem taką trasę. Otóż ten samochód przez najbliższy czas będzie stacjonował w Gdańsku. Dlaczego? Pewnie dowiecie się wkrótce. W teorii mógłbym wysłać go lawetą i mieć święty spokój, ale z drugiej strony lubię wyzwania. Takim wyzwaniem jest cały ten kanał, a także chciałem pokazać, że mimo tego, że samochód ma 47 lat, długo z tego czasu stał i nie jest najnowszym samochodem, da się nim komfortowo przejechać taką trasę, zrobić ją bez w zasadzie żadnego problemu i może być to samochód typowy daily, którym można każdego dnia wsiąść i spokojnie pojechać z punktu A do B i mieć niemalże pewność, że tą trasę pokonamy bez problemu. ...520 km za mną, około 87 do celu. Po przejechaniu ponad 500 km myślę, że mogę już powiedzieć coś na temat komfortu tego samochodu. Zwłaszcza, że długa trasa też dodatkowo obciąża chociażby kręgosłup. Jeśli chodzi o może te bardziej mechaniczne rzeczy na początek, czyli zawieszenie, tutaj myślę, że niejedno współczesne auto chciałoby mieć, albo jego użytkownicy chcieliby mieć tak komfortowe zawieszenie, jak jest tutaj, w tym 47-letnim Mercedesie. Prowadzenie jest naprawdę bezbłędne. Kierownica, gdzie myślałem, że rozpoczynając jazdę takim starym samochodem będzie miała luzy, jest totalnie precyzyjna, delikatny skręt kierownicą powoduje zakręt taki, jaki oczekujemy. Zresztą na tym nagraniu też widać, że jadąc prosto nie kręcę tą kierownicą, jak to nieraz w starych filmach wygląda. Jeśli chodzi o komfort grzewczy, czy tam ciepło, temperaturę, tutaj niestety jest gorzej, ponieważ tak, samochód nie jest wyposażony w klimatyzację, która teraz już jest jakimś tam standardem i która zdecydowanie ułatwia podróżowanie, powodując, że jest ono bardziej komfortowe. Na plus jest wentylacja, która jest zrobiona w taki sposób, że mimo upalnych dni, dzisiaj jest dość ciepło, dość parno, aczkolwiek pada deszcz, tak jak teraz, to mimo tego daje się wytrzymać w tym samochodzie, chociaż mówię, mogłoby być lepiej. Dobrze też są wyprofilowane szyby, które wystarczy trochę uchylić, a to świeże powietrze fajnie wpada, nie powodując przy tym jakiegoś hałasu czy huku, tak jak jest to we współczesnych samochodach. Więc trochę gorzej, ale nie jest źle. Jeśli chodzi o hałas, tutaj do końca nie jestem przekonany, czy mogę ocenić go prawidłowo w stosunku do Mercedesa W115, dlatego że w tym egzemplarzu nie wszystko działa jak powinno i słyszycie na pewno ten huk z tego też względu, żebyście mogli poczuć, jak się podróżuje takim samochodem, nie było korekcji dźwięku, ale jest głośno, chociaż idzie się do tego przyzwyczaić i w zasadzie jest znośnie. Jeśli chodzi o fotele, to obawiałem się tego. Byłem przekonany, że jednak są za miękkie i dla takiej osoby jak ja, którą często doskwiera ból kręgosłupa przy dłuższej trasie, tutaj w zasadzie prawie nic mnie nie boli, jest komfortowo. Miejsce na nogi też mam sporo. Fakt, że nikt za mną nie siedzi, więc też jest łatwiej, bo mogę sobie przesunąć do końca fotel. P5
15.45, 589 km za nami. Zostały już ostatnie kilometry, ale zdecydowałem się jeszcze wymienić po raz drugi filtr, ponieważ delikatnie znowu zaczynało go dławić. A że będziemy wjeżdżać do miasta i chcę mieć święty spokój i pewność jazdy, uznałem, że w zasadzie czemu nie, skoro trwa to kilka chwil. 15.34, 598 km i właśnie mijam tablicę z napisem Gdańsk. Udało się. Ja już powoli dojeżdżam. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca. Zachęcam oczywiście do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach.